ramach naszych spotkań ze świadkami prawdziwej historii chciałbym przedstawić Państwu pana Krzysztofa Kąkolowskiego, wybitnego polskiego dziennikarza, ale spotykamy się z nimi przy jego największym zaiste odkryciu, przy sprawie prawdziwego podłoża i prawdziwego wykonania tak zwanego pogromu kieleckiego. Jest on autorem książki Umarły cmentarz. Niech pan powie z łaski swojej, co pana wiąże z Kielcami? Kiedy spłonęło mieszkanie w Warszawie, Niemcy je spalili w 1944 roku, byliśmy z matką bezdomni i znaleźliśmy jakieś mieszkanie i dla mnie szkołę i zamieszkaliśmy w Kielcach. Jakby w przelocie, nim będziemy mogli wrócić do Warszawy, bo ja byłem zdecydowany wrócić do Warszawy. Rozumiem. I stąd jest jakby pana zainteresowanie tymi sprawami, które się dzieją na terenie Kielc i województwa kieleckiego. To jest głębsza rzecz, dlatego że moja mama, czyli moja rodzina po kądzieli, od mniej więcej połowy ubiegłego, jeszcze starszego wieku, czyli XIX, była właśnie tam, mieszkali na Kielecczyźnie i moja mama wyszła z Kielecczyzny i wyszła za mąż za mojego ojca i opuściła to miejsce. Ale w czasie wojny musieliśmy też przyjechać na Kielecczyznę, żeby mieć co jeść po prostu. A mieszkanie zostawiliśmy i ono spłonęło. I te Kielce nas niby przygarnęły. To nie jest specjalnie miłe miasto. Ja staję w ich obronie. Znaczy się, to straszne zniesławienie z nich chcę zdjąć, ale nie są mi wdzięczni, nie są zbyt mili. To zresztą już Żeromski, a jakże szalenie silnie Witkacy. Tak samo Prus, który jest tam teraz, uważa go się za Kielczanina, jest też przy jakoś jak gdyby podkradziony innym regionom, ale nie są to mili ludzie, natomiast nie zasłużyli na tak straszne zniesławienie. Chciałbym, żeby pan powiedział, bo to jest bardzo ciekawe, jak pan trafił na pierwsze jakby ślady tej ubeckiej zbrodni? No po prostu miałem wyjechać na obóz harcerski. To miało być w pierwszych dniach lipca, nie pamiętam którego dnia, bo 4 lipca na zawsze pozostał w mojej pamięci. To był 4 lipca 1946 roku. I przygotowywałem się, żeby wyjść po prostu na spacer. Ubrałem się w mundur harcerski, bo to była najtańsza rzecz do noszenia. I usłyszałem nagle strzelaninę. Znaczy, to było dziwne, bo panował już terror i była śmiertelna cisza. Nikt w ogóle nie śmiał żadnych strzałów oddawać. Więc ja szybko jakoś dokończyłem tej toalety i wybiegłem, to mieszkanie było w podwórku, wybiegłem do bramy i tam zderzam się z moją matką. Ona mówi, wracaj natychmiast. Jeśli nie wrócisz, nie masz już matki. Ja mówię, co się stało? Wojsko atakuje dom ubecki. Tu wyjaśnię, że nazwa dom żydowski zrodził się, ta nazwa zrodziła się później, kiedy pewne szczegóły zaczęły przenikać do wiadomości ludzi. Dom przy ulicy Planty był podzielony na dwie cony, dwa rejony. Jeden to byli komuniści i pracownicy UB, a drugi to byli Żydzi wierzący, sioniści, a nawet było szkolenie do kibucu, bo tam przygotowywali się do wyjazdu do Palestyny ówczesnej. Więc matka mi mówi, wojsko atakuje dom UB. Dlaczego tak uważano? Bo niektórzy ludzie, którzy tam mieszkali, przesłuchiwali pewne osoby i widzieli, że ci oficerowie UB właśnie wchodzą do tego domu. I ta wersja, ja się cofnąłem, tak jak mama mi rozkazała, tylko
otworzyłem szeroko okno i słuchałem, bo ta strzelanina była jakby w trzech, no trudno powiedzieć, w jakich sekwencjach, bo to trwało bardzo długo. Ja byłem uwięziony w tym domu i uważałem, że dzieje mi się pewnego rodzaju krzywda, bo kiedy wyjrzałem na tę ulicę, to już szedł oddział KBW. I ten oddział KBW już zdejmowali Dyktariewy. To pierwszy był rząd taki... Ręczne karabiny maszynowe, wytłumaczę tym państwa, którzy z broni rosyjskiej z czasów II wojny światowej nie znają. No, ja przymusowo ją znałem. To był tak zwany talerzowiec, bardzo ciekawa konstrukcja. I RKM, no, bijący, prawda, pociskami większymi niż pistolet maszynowy. I w trójkach szli. To jest charakterystyczne, że szli w trójkach i zdejmowali te Dyktariewy po prostu tak przez głowę, czy coś. To był taki moment, który zauważyłem. I to się potwierdziło, że wojsko atakuje UB, prawda? No i później nastąpił nas drugi dzień, trzeci, i do momentu wyjazdu na obóz i później po powrocie do Kielc, ta sprawa wśród najbardziej zaufanych ludzi była poruszana. I nie tylko koledzy, którzy no, wiedzieli bardzo dużo, ale nawet rozmawiałem z dwoma nauczycielami, którzy mi ufali, ja im ufałem, i oni mi podali właściwy przebieg tego. Oni mi opowiedzieli, znaczy nikt nie znał szczegółów, natomiast fakt, że wojsko atakowało ten dom, że Żydzi się bronili, że strzelali. Wiadomo było, że były ofiary wśród napastników, znaczy wśród, później to ustaliłem, że dwie są pewne, dwóch oficerów, z których jeden miał charakterystyczne takie imię i to się potwierdza, bo później krzyczano, zabili tam i wymieniali imię tego oficera, i to miało poruszyć jeszcze te następne oddziały, które przyszły do szturmu. Myślę, że nikt specjalnie nie pchał się do tej walki, bo Żydzi strzelali z okien, ale była inna kwestia, której się nie bierze pod uwagę, to była kwestia obietnicy, którą złożono tym żołnierzom. Złoto, rabunek, zdzierali z rąk Żydów zarówno zegarki, jak jakieś złote przedmioty, żądali tego. Na przykład w jednym miejscu, w jednym pokoju Żydzi się zabarykadowali, to strzelali właśnie, no, tego nie wiem, czy z pistoletu maszynowego, chyba z pistoletu maszynowego, bo tam były przeróżne rodzaje, przez drzwi. No, oni otworzyli i wtedy powiedzieli, widzicie, co z wami będzie, proszę tu wszystko oddawać. Jakaś kobieta, która była w ciąży, ostro się sprzeciwiała temu wszystkiemu, sądząc, że to będzie uszanowane. Wtedy żołnierze chwycili ją pod pachy i krzyczą tam, a tam na dole byli nawet z takimi, mieli na karabinach bagnety, w razie gdyby trzeba było na bagnety atakować, do czego nie doszło. I na tych, i mieli jeszcze rosyjskie takie długie bagnety. Chyba to są francuskie mody sprzed pierwszej wojny. W każdym razie mieli takie. I oni rzucili tę nieszczęsną kobietę właśnie prosto na ten bagnet. To wszystko później ustalałem, kiedy zacząłem badać. Po tym, znaczy od jesieni 1946 roku, ktokolwiek, kto by powiedział, że w ogóle istniał jakiś domniemany nawet pogrom, był narażony na to, że będzie oskarżono tak zwaną szeptankę. To nie będę przytaczał, jakie to były w małym kodeksie karnym tak zwanym na to przewidziane represje. Dość, że... Od 3 lat zwyż. Tak, od 3 lat zwyż. Miałem ten szczęście mieć ten paragraf, stąd wiem. Rozpowszechnianie
nieprawdziwej wiadomości. Budzącej w istotny interes państwa polskiego. Tak. Tego nie było. Po prostu ten pogrom został zniesiony. Między innymi dlatego, że przedostały się do opinii publicznej pewne wypowiedzi. Przede wszystkim główna wypowiedź to była prokuratora wojewódzkiego Kielc, który po prostu w szaleńczym jakiejś odwadze na zjeździe prawników w Łodzi jesienią 1946 roku powiedział, jak było w Kielcach. No i został aresztowany, przesiedział się aż chyba do 1956 roku, wypuszczony z gruźlicą, ale i wtedy mu nie przepuszczono, bo został adwokatem, bo dla prokuratora wojewódzkiego no to nie mogli mu tego odmówić, ale go umieścili w takim miejscu, że dojeżdżał, tam stał w deszczu, czekał autobusem, umarł na gruźlicę. I to zostawił pewne świadectwo ustne i piśmienne. Na czym rzecz polega, że kiedy dowiedział się, że są jakieś walki na ulicy Planty, ubrał się, wyjął tę swoją legitymację i popędził tam. I tam stał już ciężki karabin maszynowy skierowany na, właśnie na samym rogu, trzeba znać Kielce, tam główna ulica Sienkiewicza, od niej odchodzi przy rzeczce, właściwie kanale Silnicy, właśnie ta nieszczęsna ulica Planty. I prokurator mówi, ja jestem prokuratorem wojewódzkim. Jeszcze przecież był to już jednak początki komunizmu. Wyjmuje legitymację. A ci mówią, wąs stąd, od razu do niego. Ci, którzy obsługiwali to. Później przybiegli dwaj księża z katedry, bo wbrew temu, co mówiła propaganda, to nie tylko nie było żadnej obojętności, ale także nie było biskupa Kaczmarka, bo to była jedna z przyczyn, właściwie główna przyczyna procesu tak zwanego biskupa Kaczmarka. Więc powstała taka sytuacja, że ci dwaj księża podchodzą i im mówią, że jest, no po prostu, że będą albo do nich strzelali, albo zostaną odwiezieni do aresztu. Ponieważ ulica ta jest bardzo wąska. To znaczy księża przyjmując za prawdziwą monetę, pogłoskę, że odbywa się antyżydowski pogrom, przyszli ratować Żydów. Nie. I wojsko ich nie puściło. Nie. Oni nie wiedzieli, co się dzieje, dlatego że oni sądzili, bo po prostu no, nie wiedzieli, że wojsko ludowe jest, no, że nie posłucha księdza. Znaczy, że, bo przecież wtedy jeszcze były takie msze, tam śpiewali, więc oni sądzili, oni wiedzieli, co się dzieje. Sądzili, że to nie są jacyś, no powiedzmy, prawosławni czy coś takiego. No, po prostu naiwnie liczyli, że jak zaczną krzyczeć do tych żołnierzy, bójcie się Boga, wyjmą jakiś krzyż, to się uspokoi. Ale natychmiast zostali odepchnięci. I była druga interwencja księży, bo ta uliczka szalenie wąska, przy niej rzeczka, była łatwa do zamknięcia. Z drugiej strony, już daleko od tak zwanego domu żydowskiego, była druga taka, powiedzmy, taki posterunek zamykający tę ulicę i przyszli księża z innego kościoła, tak zwanej Czerwonej Katedry, która to jest taki neogotyk. I ci też zostali odpędzeni, z tym, że tu nie było tak gwałtownej tej reakcji. No i prokurator ten na zjeździe prawników opowiedział w wielkim skrócie i bardzo ostrożnie, co było. Drugim głosem to był głos dziennikarza, który napisał chyba w jednej z, w tej chwili już nie pamiętam, w której gazecie, mam to kserokopię tego artykułu, napisał takie zdanko, że przykre jest, że temu ogólnemu, prawda, bo on przyjął tę wersję, że to ludność się rzuciła, że ulegli żołnierze i milicjanci. No więc tego nie wolno było powiedzieć. On został zesłany gdzieś tam do Rzeszowa i w nędzy zmarł. W ogóle nie drukowali go,
też w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska, ale jak będziemy dalej ewentualnie kiedyś o tym mówili, to wtedy to powiem. W każdym razie to jest wielka tragedia, która jest, wszyscy ludzie, którzy byli niejako rzeczywistymi, wiedzieli coś o tym wydarzeniu i zdradzili to, zostali utrąceni. Podam taki przykład na temat tego milczenia, że wybitny działacz Solidarności, znany sędzia warszawski, kiedy mieszkał w Kielcach, urodził się w Sandomierzu i chyba był urodzony właśnie w 1946 roku. I on dowiedział się od kolegi studenta ze Szwecji, z którym rozmawiał po angielsku, że w Kielcach był jakiś pogrom, mając 22 lata. I później była bardzo ciekawa rzecz, że kiedy ten pan, który po prostu był działaczem Solidarności, usiłował pierwszy może jakoś wydobyć to na światło dzienne, tę całą sprawę, to rozpuszczano takie ulotki, że on jest właśnie dzieckiem uratowanym z pogromu i wychowanym w rodzinie Polski, coś takiego, to Służba Bezpieczeństwa rozpuszczała takie. Jeśli pod tym domem Solidarność, czy tam jacyś inni ludzie w pierwszej Solidarności 80-81 kładli jakieś kwiaty, przyjeżdżał radiowóz i natychmiast to zbierał i wrzucali to do rzeczki tej. Więc właściwie pierwszym, który przełamał to jest jakieś zadziwiające milczenie, to był po prostu człowiek, o którym różnie mówiono, że był gliserem, drudzy mówili, że był awansowanym na urzędnika. Ten człowiek w 1986 roku wydał własnym sumptem właściwie, bo sam przepisał coś w iluś tam dziesiątkach, a może setkach egzemplarzy, broszurkę pod tytułem Pogrom Kielecki. I ta broszurka została naprawdę wspaniale rozpowszechniona, bo ja ją dostałem jednocześnie z rąk Artura Sandauera. Mimo że był stan wojenny, to myśmy się kontaktowali. On mi przysłał przez sekretarkę ten tekst, a drugi tekst dostałem właśnie przez tego działacza Solidarności, który został to na jednej z plebanii na Kielecczyźnie. I tam zobaczyłem pierwszy rys całej sprawy. Czyli od razu z tego wynikało, że właśnie było dwóch zabitych ubeków. Sam Sandauer, z którym później to komentowałem, mówił, no Żydzi mieli broń i strzelali. I w miarę jak to było. Czyli, że pierwsze ofiary, które padły w czasie tego tak zwanego pogromu, to nie byli ludzie z tak zwanego motłochu, jakby to propaganda chciała ująć, tylko to byli ubecy, do których Żydzi oddali strzał. Żaden cywil poza pewnymi agentami, którzy później byli tak zwanymi świadkami. Na przykład był człowiek, który bardzo dzielnie tam walczył w Brygadzie Świętokrzyskiej NZ, przedostał się na zachód z całą brygadą, a później wrócił do Polski. I tak jak NZ-owców mordowano może jeszcze bardziej okrutnie niż AK-owców, to on normalnie chodził po ulicach i on właśnie i jeden z dwóch czy trzech cywili został dopuszczony pod ten dom. I on później był świadkiem na procesie, we wszystkich filmach telewizyjnych w czasie, kiedy już wolno było mówić o pogromie, czyli po 89 roku, to on był głównym świadkiem. I on tak fantastycznie wszystko wiedział, jak to było. Mówi, w pewnym momencie major, i on się zorientował, że tam nie powinno być żadnego majora, więc mówi, poprawił pas. Więc ja później z rozmawiając z nim pytam, no to pan pamięta przez
przez 50 lat, że major poprawił pas, jak to pan ma niezwykłą pamięć. No to jest bardzo prosta rzecz, że po prostu powiedzieli mu, no śmierć albo współpraca. I wykorzystali go do tej sprawy. Więc ani jedna osoba z osób cywilnych nie została nawet draśnięta. Ile naprawdę zostało rannych i zabitych oficerów LWP, bo to w ogóle nie było, do dziś dnia nie mamy jasności, jakie, wszystkich oddziałów nie mamy. Mamy oddziały, które nazywały się drugą, to się nazywało druga dywizja WP bodaj, bo wtedy jeszcze to się nazywało WP, ale należący do niej pułk czwarty był już osobno nazywany jako pułk czwarty. Wtedy nie było pełnego składu tych żołnierzy, ale wymaszerowali i uczestniczyli. W jakiej formie, nie wiadomo, bo niektórzy mówili, że wdzierali się do budynku, a ci sami, miałem szczęście nawiązania kontaktu z jednym żołnierzem, mówił, że nie odegrali żadnej roli, bo ich była mała grupka i zostawili ich na boku. Co jest zrozumiałe, bo to byli żołnierze z poboru. Było ich 9. Więc poza tym byli jeszcze ludzie umundurowani w mundury zielone, ponieważ wtedy mundury UB nie bardzo się różniły od mundurów, prawda, wojska, domniemanie, prawda, tej siły czysto militarnej, ale mamy bardzo ważne poszlaki, że to była tak zwana ochrona budynków czy gmachów, to jest różnie, i że oni też brali. Natomiast główną rolę odgrywało 6 cywilów, którzy byli tak zwaną bandą pozorowaną. Dlatego, że już przed referendum generał Zarzycki, może wtedy jeszcze był pułkownikiem, nie, chyba już był generałem, oraz dowództwo, całe kierownictwo, bo ten był w wojsku, a ci byli w tym, powiedzmy, w MBP, w tym, zaczęli od Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tak. Na szczęście to jest częściowo historia w tej chwili. Więc powołano bandy, które to byli ludzie ubrani w cywil lub przebrani w mundury, które dawały pozór, że to są oddziały leśne, miały obowiązek dostawać się do band leśnych, zawiadamiać, gdzie są bandy leśne, używam tych słów, bo chodzi o partyzantów WiN-u i innych organizacji, zresztą też tego NSZ-u, który dalej walczył, później walczyły też KWP i tak dalej, były zróżnicowane i albo kiedy można, to jeśli byłaby przewaga, to wybić ich bez wzywania pomocy. Tak samo uczestniczyli w biciu, w napadach na działaczy PSL. Nawet rozmawiałem pośrednio z jednym z takich ludzi, który po prostu był w więzieniu za przestępstwa kryminalne. Przyszli do niego i mówili, masz, nie tylko wychodzisz, ale będziesz coś znaczył w życiu. To był zdolny na wysokim poziomie umysłowym człowiek, ale nie mając najmniejszych skrupułów. Później był bardzo znaną osobą, ale nie chcę go w tej chwili wymieniać, ponieważ to nie ma znaczenia jego nazwisko, ale mam jego nazwisko. I on właśnie był w tej bandzie, jako w tych pozorowanych bandach. Jest bardzo dużo materiałów na temat tych band, to nie jest moje odkrycie. Jeśli można się wtrącić, ja tylko powiem, że właśnie na terenie Mazowsza była powołana przez Komitet Warszawski PPR-u taka właśnie pozorowana banda, która mordowała działaczy PSL-u. Tak. Tak samo wkraczali do wsi, które pomagały partyzantom i krzyczyli do nich, wy komuniści, i zabijali ich. Więc to byli ludzie, którzy odegrali bardzo wielką rolę, szczególnie właśnie na terenach, gdzie był, a Kieleczyzna była
bo za tym tam nastawienie Rosjan było histeryczne do Kieleczyny, dlatego że już Wieszatiel Murawiow pisał, że to jest teren niebezpieczny i to samo Nikołaj Bielk, ten, który był tym głównym gubernatorem Królestwa dawnego, pisał, że to jest teren zalesiony i tak dalej. I, no bo tam Langiewicz chciał. Tak, no właśnie. Na Wykusie. Tak, znaczy szedł od Szydłowca przez nieszczęsny ten Wąchoc, który później mu odebrano prawa, a teraz specjalne kawały, amerykańskie kawały o różnych narodowościach czy o policjantach przerabia się w Kielcach na kawały o Wąchocku. To jest dalej zemsta za to, że Langiewicz tam 9 dni. No i tak dalej. Przeszedł taki cudowny szlak. Ja nawet miałem o tym pisać książkę, ale jak już to zdokumentowałem, to przestałem. Więc Kieleczyzna była warta tego, żeby ją oskarżyć o taką zbrodnię. Tak bym to określił. Warta był ten wysiłek, to wszystko. A przy okazji było to niesłychanie istotne z powodu tego 4 lipca. Ja to przypominam nie dlatego, że jestem fanatykiem dat, ale dlatego, że 4 lipca w Norymberdze znalazł się na wokandzie jak gdyby najważniejszy dla ZSRR, czyli dla Rosji Sowieckiej, najważniejszy element, który zagrażał samemu Związkowi Radzieckiemu. A przecież głównym oskarżycielem, kto najwięcej mówił, to był przedstawiciel ZSRR. Dlaczego? Ponieważ była rozpatrywana sprawa Katynia. I oskarżono o to, jakiegoś o tę sprawę Rosjanie oskarżyli, bo nie mówiąc o tym, że oskarżyli o swoją zbrodnię Niemców, to rozumiem, bo można się wymieniać z tymi zbrodniami, ale chodzi o to, że tam była jednostka telefoniczno-telegraficzna, która ustawiała słupy i dowodził nią kompetentny bodaj podpułkownik i miał coś 16 żołnierzy, którzy, bo to było albo ciągnięte po ziemi, prawda, albo były specjalne tyczki, na których to rozciągali w zależności od potrzeb. I teraz ten podpułkownik miał wymordować 15 tysięcy ludzi z 17 ludźmi. Z tym, że Rosjanie nie wyobrażali sobie, że adwokat, który go bronił, będzie bronił go konsekwentnie i wyśmieje ten cały akt oskarżenia. I on uderzył w tę Norymberdze. Znaczy, Rosjanie już poprzedniego dnia spodziewali się tego, że ta sprawa upadnie dla nich. Znaczy, w ogóle no, po prostu ci alianci, tacy właśnie Niemcy wobec Rosjan, w ogóle nie wyciągali z tego wniosku, ale ktoś, kto to rozumiał, to przerażające skutki. No to kto to zrobił? I teraz proszę sobie wyobrazić, że jest tu się toczy proces norymberski, jest powiedzmy wczesne popołudnie i wczesne popołudnie w Warszawie. Równolegle dzieje się tak zwany pogrom kielecki i klęska Rosjan w Norymberdze. I jednocześnie jest święto Stanów Zjednoczonych. To właśnie bardzo istotne z punktu widzenia logistyki, bo spotykają się wszyscy na przyjęciu w ambasadzie amerykańskiej i tu przychodzi wieść straszliwa o tym, że Polacy dokonali pogromu na niedobitkach ludności żydowskiej, cudem ocalały z Holokaustu. Znaczy byli dyplomaci, wszyscy, to wszystko się zdarzyło w Polonii, w hotelu Polonia, gdzie Amerykanom dano bardzo wygodny dla podsłuchu teren, czyli ten całe piętro w Polonii. I to wszystko było wyreżyserowane. Kiedy już skończyły się te
powiedzmy, modły nad Stanami Zjednoczonymi, przemówienia i tak dalej, taki chwileczka ciszy i w tym momencie wchodzi facet i mówi, zdarzyła się rzecz straszna. 10-tysięczny tłum w Kielcach wymordował tylu i tylu Żydów. No oczywiście te liczby ciągle rosły, bo zarówno tłum rósł, bo już pomijając wszystko to, nawet na tej uliczce i na tym małym placyku tam przed tym domem, no nie wiem ile osób by się zmieściło, ale później już pisano o 100 tysiącach w Ameryce Kielcza, więc to już nawet nie wiem, czy było tyle ludności. I tu właśnie już ta wiadomość wyparła absolutnie z prasy przede wszystkim amerykańskiej i brytyjskiej Norymbergę. Można powiedzieć, że pierwszy raz to wyparło Norymbergę, bo to było zwycięstwo, było przyjemnie o tym pisać i czytać, a tutaj nagle. I to było uzasadnienie. To było uzasadnienie, dlaczego armia radziecka musi zostać w Polsce. Bo tylko Rosjanie mogą wprowadzić porządek w Polsce. Aczkolwiek nie mówiono wprost, że Rosjanie w jakiś sposób uspokoili to wydarzenie w Kielcach, bo nikt szczegółów nie podał. I w ten sposób, znaczy odkrycie tego właśnie połączenia 4 lipca, znaczy z Norymbergi z Kielcami, mogłem dokonać tylko dzięki temu, że jako jeden z nielicznych ludzi zdobyłem dostęp do akt Norymbergi, które w 2 egzemplarzach niemieckim i anglojęzycznym znajdowały się w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Ja miałem dostęp do spraw lekarzy, a głównie lekarza, który prowadził pewne doświadczenia, które później przydały się w medycynie kosmicznej na więźniach w Dachau. Natomiast ja zajrzałem do tego kawałka dotyczącego właśnie i patrzę 4 lipca. 4 lipca, co to mi przypomina? Bo też nie pamiętałem tej daty wtedy, kiedy to czytałem, bo dla mnie, miałem 16 lat, to była data taka, no, przed wyjazdem na obóz harcerski. No i to jest jedno z moich najważniejszych skojarzeń. I w ten sposób Rosjanie, którym trzeba przyznać, że nigdy nie fatygowali się, kiedy osiągali jeden cel. Proszę zauważyć, pan jako znawca Sowietów i sowietolog, jeden z najwybitniejszych, doskonale to chyba wie, że zawsze musieli mieć co najmniej dwie korzyści. Na przykład tak jak z Katyniem, prawda? To były dwie korzyści. Zmniejszenie racji żywnościowych i wydatków na tych, a po drugie likwidacja najniebezpieczniejszych ludzi, a po trzecie później cudowne wygranie, to przecież tego się nie spodziewali, że tak to wygrają. Przeciw Sikorskiemu. Właśnie, zerwanie. Oni się obrazili za to, że dokonali mordu. To jest kapitalne, w ogóle nie do wiary. Nie wiem, czy ktoś z młodych czytelników to nie zna, słuchaczy czy widzów, którzy nie zna historii najnowszej, czy w ogóle w to uwierzę. Jeśli można, ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że to jest bardzo istotna sprawa, że oni jednak ten pogrom w Kielcach ćwiczyli parokrotnie, bo towarzysz Spychaj był wyznaczony do tego zadania jeszcze wcześniej. Tak, w Rzeszowie. Znaczy były dwie próby dokonania spektakularnej jakiejś rzeczy. I jedna była w Krakowie, która kompletnie się nie udała, nie chcę o tym mówić, dlatego że szereg czynników, po prostu Kraków był złym miejscem. Za duże miasto, za bardzo nastawione antykomunistycznie i tam komuniści właściwie przez długie lata jeszcze nie czuli się całkiem pewni. I to wszystko nawaliło. Natomiast w Rzeszowie właśnie słynny pan Sobczyński, który był, można to powiedzieć dzisiejszym językiem, jakimś szefem logistycznym, natomiast nie dowodził bezpośrednio
uderzeniem. On stał tylko na balkonie w Kielcach, przejdę do Kielc, zaraz wrócę do Rzeszowa, i przez lornetkę patrzył, czy wszystko dobrze. Myśmy nawet byli później na tym balkonie, kiedy dokumentowaliśmy całą historię. Było świetnie widać, z góry, właśnie idealne miejsce z góry, jak te siły tam się przesuwają, czy trzeba kogoś dodać, bo jeszcze w międzyczasie były straszliwe różne interakcje, bo to jest osobna rzecz, może nie chronologiczna, ale po pierwszych strzałach ruszyła misja pokojowa wywiadu wojskowego, którą wpuszczono. Bo jeszcze była taka rzecz, że to było, cała akcja była prowadzona, jak już mówiłem, w jednej części budynku. Do drugiej nie wolno było wchodzić. Do tej, gdzie mieszkali ubowe. Tak, no oczywiście. Z tym, że przedmiotem ataku byli tylko ci Żydzi, którzy mieli jechać do Izraela. To powiedziałbym, niewłaściwi Żydzi, a właściwi byli zostawieni, nie mówiąc o tym, że tylko jeden usiłował niby pomóc i jego rada była fatalna. Także zastanawiam się, czy to był prowokator. Nie wiadomo, nie chcę rzucać na nikogo cienia, nawet na wyższego oficera UB. Nie wiadomo, może z dobrego serca przyszedł i dał im bardzo złe rady. Tymczasem wszedł tam na ten teren oficer, no w wywiadzie to już było dużo, porucznik lub kapitan, jako człowiek zaufania, i przyszedł do przewodniczącego Rady Żydowskiej, pana Kahanego, i mówi, co tu się dzieje. On mówi, to straszne, niech pan ich powstrzyma. A on zaszedł z tyłu za niego i powiedział, panie Kahane, pana zmartwienia się skończyły. I strzelił do niego w tył głowy. I tak się zaczęła inwazja już funkcjonariuszy wywiadu wojskowego, którzy weszli na górę i kazali Żydom oddać broń. Wtedy nastąpiły dramatyczne sceny, bo część Żydów oddała broń, od razu zastosowała się. Natomiast część mieszkańców tej nieszczęsnej, tych pięter, bo to jeszcze na każdym piętrze inaczej przebiegało, pod każdymi drzwiami, bo niektórych się barykadowali, tak jak opowiadałem, że tam strzelali do nich z broni maszynowej, bo to jest też takie bardzo sowieckie strzelanie przez drzwi, a później atak. Niewyłamanie drzwi, prawda? To, co normalnie robią klasyczna policja, tylko najpierw wystrzelają wszystkich. Więc, ale część tych ludzi już się bała od dawna i mieli broń nielegalnie. Więc powstała potworna sytuacja, że musieli policji wojskowej, prawda, oddawać broń, której nie wolno było mieć. Nigdy nie doszliśmy, ile broni oddano, tej legalnej, ile nielegalnej, ale całkiem się nie powiodło. Także w późniejszej fazie strzelaniny Żydzi dalej strzelali z okien. Trzeba też dodać, że gdyby jacykolwiek, no ci, jakaś ludność na nich nacierała, to pierwsza rzecz, to by do nich strzelali. Ale już dodam tylko taki fakt, który jest bezspornie zbadany, że był taki mały mostek, jest na tej rzeczce, i to była najdalszy, można powiedzieć, najdalszy punkt zasięgu ludności, która mogła patrzeć, przyglądać się temu, co się dzieje, bo ciekawość była ogromna, bo widzą, że to ludzie w mundurach strzelają do domu UB. Ale w chwili, kiedy zaczynały się naprawdę strzały, wszyscy zaczynali uciekać w głąb, znaczy w dół tej ulicy Sienkiewicza. Więc strzelanina w ogóle była jakimś czymś zupełnie nowym, bo tam była tylko raz strzelanina w nocy, kiedy Szary rozbił więzienie UB. To było rok przedtem mniej więcej. Ja tu jeszcze chcę wprowadzić jeden wątek.
że byli cywile, którzy brali udział w pogromie, którzy udawali załogę zakładów. Tak, tak. To jest bardzo ciekawa rzecz. Więc tak, chodzi o oskarżenie tak zwanego dane się Wachuta Ludwiku. Więc zacznę od tego, że był pan Ludwik Starke, który był przedsiębiorcą bardzo czynnym i założył kilka fabryk, bodaj co najmniej trzy, na terenie Kielecczyzny, między innymi właśnie w Kielcach, właśnie Huta Ludwików, bo on był Ludwik, więc to się tak nazywało. On miał obiecane od ówczesnego dyktatora gospodarczego Mińca, że nie będzie źle, że jednak nie, to będzie ta Polska Ludowa, nie będzie tych kołchozów i po prostu znajomy jego, bo Minc był jego, jakoś tam kiedyś się poznali, obiecał mu, że fabryka zostanie przy nim. I on mianował dyrektorem też swojego przyjaciela Żyda, który tam albo przyjechał z Rosji, albo się gdzieś ukrywał, tego nie wiem. Było bardzo ciekawe. W pewnym momencie zrobiono zbiórkę i rodzaj mobilizacji wszystkich członków PPR i ORMO. A trzeba powiedzieć, że ORMO było główną wywiadowczą centralą i czymś w rodzaju SA komunistycznego, w którym byli najgroźniejsi ludzie. Groźniejszy może nawet od, no bo wiele groźniejszy od milicjantów mundurowych, bo oni mieli za zadanie wszystko badać, tam donosić, oni niby pracowali przy tych maszynach. Ale w ciągu kilku dni przed 4 lipca zatrudniono wiele nowych osób. I na przykład przyszedł jakiś nowy pracownik, wyjął pistolet i schował do szafeczki robotniczej. Wtedy było ile? Za posiadanie broni, do kary śmierci włącznie. I on był jednym z tych ludzi, którzy organizowali właśnie tę zbiórkę. Teraz druga zbieżność. Komendantem ORMO w Hucie Ludwików pana Starkego był komendant główny miejski ORMO. Bardzo ważna postać. On wszystkich tych ludzi zebrał i kazał im iść, bo Żydzi mordują polskie dzieci. Tymczasem ci ludzie w miarę jak szli, bo to jest taka specyficzna droga tam w dół, to jest troszeczkę na górę, to jest koło tego Kościoła Czerwonego, no to jest szkoda, że nie można pokazać tej topografii. I w pewnym momencie tych ludzi zatrzymano i zupełnie inni ormowcy przejęli. Oczywiście zabierając im łomy, bo to było niezmiernie ważne i części kaloryferów takie, bo oni też produkowali kaloryfery. I to była właśnie ta udział własnej ludności cywilnej. O tym pisze Mikołajczyk, który doskonale był zorientowany w tej sprawie, bo no po prostu to było dla niego wielkim ciosem, ten całe posunięcie komunistów. No i po prostu wiadomo, że nikt z tych ludzi nie zawinił i co? Czyli nastąpiła podmiana. Tak, tak. Zamiast ormowców prawdziwych z Huty Ludwików podstawiono jakąś taką grupę zorganizowaną tam NKWD-istów. Tak. Znaczy w ogóle nie wiadomo, bo oni zastąpili drogę, a ci już słyszeli strzelaninę, no cóż mają ginąć, bo to byli no tacy no, donosiciele, czy szantażyści, czy tego, no chcieli mieć dużo pieniędzy i nic nie robić, więc chętnie przekazali im te łomy i pobiegli szybko z powrotem, bo nie byli zainteresowani. Poza tym przedstawianie tego, że ORMO na przykład miałoby być wrogiem Żydów, jest bezsensowne, bo ich w ogóle to nic nie obchodziło, bo to był element tak zwany bezideowy. Znaczy, prędzej bym sobie wyobrażał, że właśnie w NSZ-cie mógł być jakiś
późniejszy ten świadek mógł być wrogiem Żydów i mógł się cieszyć, że go UB tam dopuściło, że się zbliżył do majora i do jego pasu, ale NSZ też nie był tak antysemicki, jak mu się to przypisuje. To jest bardzo ważna rzecz. Natomiast ci ludzie po prostu byli to rodzaj takiego plebejskiego nihilizmu. Ja bym chciał tutaj jeszcze wprowadzić wątek, bo to jest istotna sprawa, że rozpowszechniało UB i milicja pogłoskę wśród ludności, że Żydzi porwali polskie dziecko. I pan dotarł do tego dziecka. Rozmawiałem z dzieckiem, które już mocno podstarzała i niedługo przed jego śmiercią, a po próbie zabójstwa. Bo kiedy zaczęła się sprawa ujawniać, on jechał ze swoim kuzynem samochodem, może niezbyt luksusowym, czyli Fiatem 126P, i mijali pewną ulicę, która jest, można ją określić w Kielcach, to jest ulica nawet podporządkowana głównej ulicy, która wiedzie w kierunku, tam jedna z wyjazdów z Kielc do szosy warszawskiej, i nagle z tej bocznej ulicy wyjechał wielki samochód prowadzony przez kobietę, z potworną siłą uderzył w tego malucha. Ale ten właściciel samochodu był zawodowym kierowcą, więc kiedy kątem oka zobaczył, że nadjeżdża ten samochód, po prostu wprost na nich, a miał kierunek prostopadły, znaczy gdyby, załóżmy, to była jakaś pomyłka, to by skręcał w prawo albo starał się skręcić w lewo, a on uderzył w miejsce, gdzie siedział ten pan. Zresztą pierwsza moja zetknięcie z nim, nawet druga rozmowa, to już była po jego rekonwalescencji. Był całkowicie połamany, całkiem. Ale kierowca rzucił w lewo, przez co nie udało się zabicie tego Henia, bo to był Heniu. Więc o Heniu wiemy wszystko. Był 3 dni tam, kiedy rzekomo był przechowywany przez porwany do domu, w piwnicy, trzymany w domu w piwnicy. Potem się okazało, o ile się dobrze orientuję, że w tym domu nie było piwnic. Tak, więc to była przykra rzecz. Był szereg takich błędów, po prostu pewność siebie, tych, którzy układali ten plan tej zbrodni, nie wiadomo w jakim zakresie, bo to nie wiadomo, ilu Żydów zginęło. Nawet niektórzy twierdzą, że po prostu przywieziono później jakieś zwłoki i rzucono tam, albo do kostnicy. To jest zupełnie... Jedno jest pewne, że 6 Polaków zostało rozstrzelanych, którzy w ogóle nawet nie byli w okolicy, przepraszam, 9, pomyliłem się. Jeśli można, to poproszę o zmianę. Od początku? Proszę. Tak. Więc... No, nie wiem, czy to tak istotne, żeby wycinać? Jeszcze pomyliłem. Tak, bo mnie się wydawało, że 6, bo tam jest jeszcze taka rzecz, że część osób, na przykład był milicjant rozstrzelany, a co do niego są wielkie spory, kim on naprawdę był i dlaczego go zabito. To jest jedna z zagadek, ja nie chcę o tym mówić, bo prawdopodobnie on po prostu został jako milicjant pozyskany, żeby się przyznał, że on mordował Żydów. To coś absurdalnego, i powiedzieli mu, że będzie miał przepiłowane kajdanki i że do niego nie będą strzelać. I właśnie pierwszy został skoszony z pistoletów maszynowych, rozstrzeliwali tych ludzi. Więc pewna jest rzecz, 9 ludzi, którzy nigdy nie byli nawet w tej, znaczy w tym dniu, w tej okolicy. Zostali po prostu wyznaczeni jako ofiary, jako kozły ofiarne za zbrodnię, którą dokonał NKWD. Tak, była jedna kobieta, której właśnie zaginął i naprawdę zaginął tego dnia jej bodaj pasia. I ona, dowiedziawszy się, bo to była cała kolumna około 10 milicjantów, którzy szli przez miasto, w środku był Henio i krzyczeli: oto dziecko, które miało być
przerobione na mace. Jego krew miała być użyta na mace. Krzycz tam do niego, mówił, on był przerażony, nic się nie odzywał. A przedtem, kiedy rzekomo był w tej piwnicy, której, jak się okazuje, nie było i nie mogło być, bo teren jest podmokły, więc panowie, którzy to planowali, po prostu nie pofatygowali się, żeby zobaczyć, co tam jest. Więc on był 3 dni instruowany przez swojego ojca, agenta UB, sąsiada agenta UB i trzecią osobę, która chyba była no, niejawnym funkcjonariuszem. Jak tam Żydzi go dręczyli, jak porwali, jak on się wydostał przez okienko właśnie w piwnicy się wydostał. To się dziś... piwnicy, które nie było. Tak, to dziś się śmiejemy z tego. Chciałem jeszcze dodać, że potem, żeby przypadkiem się nie zaplątał w zeznaniach i oblężony przez żonnych sensacji dziennikarzy, był przechowywany w Urzędzie Bezpieczeństwa w piwnicy właśnie przez bardzo długi okres czasu. Znaczy się, on w ogóle trzeba dodać, że to było dziecko. Został aresztowany wraz z rodzicami. I dokładnych losów tych rodziców nie udało się odtworzyć, kiedy byli wypuszczeni. On był przez parę tygodni trzymany w ustępie i tacy po prostu awansowani prosto z chłopów, ci ubecy, kazali mu pić wodę, mówi, tu jest takie źródełko, pociągaj za bo to wtedy jeszcze były te pociągane water klozety i będziesz pił wodę. Więc on pił tę wodę. Z muszli. Tak, to było takie, on nawet nie orientował się, bo to była rodzina sprowadzona przez UB z jednej z wsi podkieleckich, umieszczona właśnie w domach bardzo nędznych i biednych po żydowskich. I oni, cała była taka kolonia UB-ków sprowadzonych, którzy no, współpracowali, jeszcze zostali pozyskani przez wywiad AL, a może i radziecki, bo ten jeden z nich był szewcem i robił długie buty, więc tyle wiadomo. No a dziecko siedziało, no właśnie internowane czy aresztowane. Nie wiedziano, co z nim zrobić, bo jak, no, trzeba by znaleźć jakiś nowy oddział, który by go zamordował. No ale oni teraz, jak ci rodzice, ci wszyscy go uczyli, żeby to mówił, to teraz kazali mu zapomnieć o tym na całe życie. No i jak myśmy przyjechali do niego, no to były bardzo ciekawe momenty były. Ja z nim rozmawiałem wiele godzin, 5 już nie pamiętam, czy 6. Bardzo dużo mi powiedział ze swoich przeżyć. No właśnie był tragiczną postacią, dlatego że ten, że on wszystkim bał się, że go zlikwidują, dlatego że on kłamie. Znaczy, że miał, on w ogóle się nic nie odzywał. On mówi, krzycz, o to dziecko, co mieli zamordować, ci milicjanci. Ale on się nic nie odzywał, bo to pewien chłopiec wiejski stracił w pewien sposób całą odwagę. Więc bał się, że go zamknęli, dlatego że on tego nie krzyczał. No i sądził, że będzie straszny, bo później wiedział, co się dzieje, strzelanina, walki jakieś uliczne, co de facto było zamknięte tam do małego obszaru. Więc chłopiec nawet nie został w pełni wykorzystany. No a przypisanie Kielczanom przekonania, że się robi jakieś mace czy coś, to jest dosyć, było też naiwne, ponieważ no to jak wiadomo, to wymyślił ten cały odstępca od wiary żydowskiej Frank, prawda? I on, bo to ja czytałem w dziejach Żydów, że on wymyślił, żeby Żydów atakować, że Żydzi właśnie wytaczają tę krew z dzieci chrześcijańskich. Ale jeśli można wejść, to ja bym przybliżył do tych znacznie bliższych nam czasu, tak. Ponieważ po prostu ci NKWD-ści, którzy organizowali całą sprawę, dobrze znali, pamiętali sprawę Bejlisa. Bejlisa w Kijowie, oskarżonego o mord
rytualny na ukraińskim chłopcu prawosławnym, tylko że trzeba wiedzieć, że sąd przysięgłych złożony z prawosławnych chłopów ukraińskich, w tym Kijowie, tego Bejlisa uniewinnił. Tak, więc sprawa Bejlisa jest bardzo istotna, z tym, że oni mieli specjalne szkolenia w pewnych sprawach i do tych materiałów byłem w Moskwie na spotkaniu autorskim, jednak nie pomożono mi, żeby zajrzeć do, bo są prawdopodobnie całe dosie sprawy Kieleckiej i są prawdopodobnie też te szkolenia dotyczące postępowania z mniejszościami w ramach mniejszości takich jak Polacy w Polsce. Mniejszość narodowa, bo Stalin to uważał za mniejszość narodową. Więc dodam jeszcze, jeśli chodzi o dziecko, to i o te, no to w Kielcach no, było takie dosyć silne, szczególnie w biednych dzielnicach, przemieszanie. Właśnie tam, gdzie później mieszkał Henio z rodziną, to było bieda żydowska, bieda polska i tak to było przemieszane. Także obyczajowość i zwyczaje Żydów i do czego oni są zdolni, prawda, wszyscy wiedzieli i po prostu nigdy się nie zetknąłem w żadnym przypadku, żeby ktoś mi powiedział, że ktoś inny, którego on zna, by wierzył w taką rzecz. Po prostu Żydzi byli ostrożni, byli w obcym otoczeniu i w żadnym wypadku, owszem, jeśli była grupa bandycka, bo byli bardzo dzielni bandyci w latach 30. czy coś, no to działali jako bandyci i wtedy mogli strzelać i tak dalej. Natomiast tego rodzaju rzeczy, w dodatku fakt, że wszyscy wiedzieli, że Żydzi no, rytualny mord wyklucza krew, znaczy z obrzydzenia jakieś do krwi, więc no to po prostu... Zresztą przed wojną była z kolei akcja taka antyżydowska, ale aha, żeby była... humanitarnym podłożu, żeby właśnie zabronić Żydom rytualne zażynanie cielon czy krów, tak, ze względu właśnie na to, że właśnie, że rzeźnik żydowski do wykrwawienia tego zwierzęcia doprowadza, ponieważ Żydom nie wolno jeść krwi. Więc właśnie dlatego ten znajomość, bo tam te rzeźnie to były nieduże i to wszystko, później ja to wszystko zdokumentowałem, nawet gdzie to było. Teraz tam jest zburzone, bo most budowano nad koleją, ale to wiedzieli, że to krew od tego i nawet kupowali, czy dostawali, czy nawet nawozili tą krwią ci sąsiedzi chrześcijanie. Także nie było takich, po prostu znali dokładnie każdy ruch nieraz tych sąsiadów. Także słowo sąsiad już dla mnie jest niesłychanie wrogie, bo to znaczy, że Polak morderca, czyli sąsiad. A to od tej, od książki Grossa. Tak, to jest bardzo... Ale to się bierze z tego, że potem się mówiło, że jak Gross. No tak, ale właśnie to była też ciekawa rzecz, bo no są zdania takie z Paryża. Miałem, że miała być wielka akcja na rocznicę w 96 roku w sprawie pogromu kieleckiego. Moja książka wyszła dostatecznie wcześniej. W Paryżu ją rozpowszechniono wśród zainteresowanych osób. I nastąpiła cisza, więc wyciągnięto Grossa i skoro jesteśmy przy tym temacie, to powiem, że czytałem te akta całe Jedwabna, to po prostu to samo co w Kielcach. Znaczy funkcjonariusze UB przesłuchiwali byłych akowców na okoliczność tej zbrodni, bo to samo było w Kielcach, że właśnie jeden z tych, którzy zostali zamordowani, no miał nieszczęście mieszkać w domu, w którym były liczne kwatery UB, bo to było tak, że oni nie mieli jeszcze własnych swoich domów, nie budowano, tylko mieszkali na kwaterach, na przykład trzypokojowe mieszkanie, jedno było zajęte i mieszkał tam funkcjonariusz. Jeden z funkcjonariuszy, który organizował, przygotowywał tak zwany pogrom,
wiedział o tym człowieku, że on był waka. Czy ten mu się wygadał, czy żona coś powiedziała. Więc od razu po prostu przyszedł do niego do domu i wyciągnął go pod zarzutem, że on drugi poszedł do żony, która rodziła dziecko. Był po prostu na ulicy. No i pytałem go, gdzie ty byłeś? No, do żony, że dziecko rodziła, co ty breszysz? Bóg, i to była druga ofiara, i tak dalej, i tak dalej. Także to było po prostu 9 ofiar, poza tym inicjantem, co do którego jest niejasność, bo to bardzo dwuznaczną rolę odgrywać, bo są różne zdania. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest osobne, zajęłoby bardzo dużo czasu i bardzo ciekawa rzecz. Bo mieli niby, nawet przypomniałem sobie, że mieli ślepymi nabojami do niego, że wszystko mu obiecali. No, i no to tak samo jak obiecywali Rajkowi, że jak się przyzna do winy, to dla dobra partii, to partia to uwzględni i przecież Kadar za to potem siedział w więzieniu, bo powiedział, że tak się nie robi. Ja mu obiecywałam, a potem wygołał jednak wyszadzie. Więc należy wierzyć komunistom na słowo. Chciałbym wrócić jeszcze do sprawy tego organizatora pogromów żydowskich z ramienia NKWD, czyli do towarzysza Spychaja. Myśmy go opuścili w Rzeszowie i chciałbym, żeby tak chronologicznie jednak pan powiedział, bo mi się wydaje, że dopiero za trzecim podejściem on osiągnął ten efekt. Tak, dlatego że udoskonalono wszystko, bo naprawdę, jak mówią komuniści sami, oni się uczą na swoich błędach, bo ja się uczę tylko na swoich sukcesach, a błędy staram się zapomnieć. Natomiast komuniści zawsze próbują, a nuż się uda. Jeśli chodzi o majora, późniejszego pułkownika Sobczyńskiego, to on... Znaczy on się nazywa Spychaj, bo ja... Ja to wszystko powiem. Aha, tak. Dobrze. Proszę mi tego nie mówić, bo ja to wszystko powiem. Więc jest to, powiedzmy, osoba w pewnym sensie wybitna, w sensie komunistycznym, i może zrobię przykrość przyjaciołom generała Moczara, ale w hierarchii ważności, właśnie na Kielecczyźnie, ważności, kto był największym partyzantem, kto był największym dowódcą, to był nim właśnie nijaki, że tak powiem, pozornie nie rzucający się w oczy, a szalenie ważny, Władysław Spychaj. Początek sprawy to jest wywiad radziecki, głęboki. Właśnie chodzi o wojskówkę. Ponieważ otworzono, no, nasi przywódcy stworzyli w latach 30. COP, o czym przecież wszyscy wiedzą i pamiętają. Ten teren... Centralny Okręg Przemysłowy. Ten teren, czyli zaczynając właściwie już od Końskich, cała ta linia, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec, w pewnym sensie nawet Śmielu i Sandomierz i wreszcie Stalowa Wola. A na północ prawie do tego została dołączona Radom i na południu Kielce. Ale główne te fabryki, które przybrały jak gdyby nieprzyjemny charakter dla naszych wrogów, czyli fabryki zbrojeniowe, znajdowały się w Skarżysku i w Starachowicach. Bardzo ciekawa była praca wywiadu niemieckiego i właśnie tak samo wojskowy wywiad się tym zajmował, czyli Abwera. W Skarżysku pracował pewien agent Abwery, który nawet otrzymał zadanie przed pójścia w kierunku zachodnim, w chwili kiedy Niemcy będą się zbliżali, i wprowadzenia oddziału, który nacierał w kierunku na właśnie na miejscowość Skarżysko,
wielka fabryka amunicji, a na czele tego jechali właśnie panowie z Abwery. Drugim elementem, który bardzo zagrażał COPowi i w tym samym Kieleczyźnie i tym nadwiślańskim, już o tym nie omawiam, tego wszystkiego, co wychodzi poza Wisłę, był wojskowy wywiad radziecki. Ci wszyscy, którzy uważają pana generała Aleksandra Zawadzkiego za takiego mało znaczącego i przeciętnego i zwyczajnego człowieczka, którego mianowali najpierw generałem, a później właściwie prezydentem państwa PRL, czyli poprzednikiem pana Kwaśniewskiego w drugim PRL, więc ten pan był szefem tak zwanej wojskówki, o czym pan tu jest wybitnym znawcą, więc nie będę może wchodził w meritum, tylko powiem króciusieńko, właściwie wchodzę na pana teren znajomości głębokiej sowietyzmu i komunizmu, że mówi się powszechnie, że Wera Kostrzewa i Adolf Warski zostali zamordowani przez Stalina dlatego, że przekonywali go, tu ja pana pytam w tej chwili, że przekonywali go do tego, żeby nie zamieniał ogniw KPP w ogniwa szpiegowskie. Jak pan się odnosi do tej informacji? Czy to jest prawdziwe? Ja w tej sprawie nic nie mogę powiedzieć. Podejrzewam, że mord na przywódcach KPP wiązał się z innymi sprawami, ale to jest jakby nie związane z samym towarzyszem Spychajem. Bardzo ważne, dlatego że właśnie w pewnym momencie, jeszcze przed rozwiązaniem KPP, cała organizacja KPP w Radomiu, w Starachowicach, w Ostrowcu przeszła na służbę generała późniejszego Zawadzkiego, który był szefem wywiadu wojskowego polskojęzycznego sowieckiego na teren Polski. Jak się zaczął wielki awans Spychaja? On był takim małym działaczem, był młody, wraz z bratem działali. Brali udział w zamordowaniu pewnego policjanta z Defy i był ich proces w Radomiu i znaleźli się we Wronkach. I tam we Wronkach siedział też za szpiegostwo, bo później się pisze, że siedział za działalność polityczną, przywódca właśnie wszystkich szpiegów sowieckich wojskowych, którzy mieli za zadanie po pierwsze werbować żołnierzy za pieniądze lub z powodu ich przekonań, lub szczególnie mniejszości ukraińskiej, białoruskiej i innych, niemieckiej też, bo było wielu Niemców, szpiegów niemieckich dla Związku Radzieckiego pracujących i mieli dokładnie plan mobilizacyjny, rozmieszczenie jednostek, ewentualne kierunki marszów w razie wybuchu wojny, ale także bardzo ważna była agitacja ideologiczna, żeby w razie ataku Związku Radzieckiego na Polskę, armia polska była rozłożona. I co jest bardzo interesujące, że to było działanie wspólne z Niemcami, bo już właściwie od Locarno zaczęło się ta współpraca wojskowa, prawda? To, że Niemcy, którzy mieli zabronione rozwój pewnych dziedzin i wojskowości przez z powodu klęski w I wojnie światowej, wszystko przenieśli na teren Związku Radzieckiego i tam dopiero szkolili się i ta więź coraz bardziej się zacieśniała. Był projekt, który nawet został opublikowany w niemieckim piśmie komunistycznym w Berlinie, za którym stał generał NKWD polskiego pochodzenia,
który nazywał się Żbikowski. I on taką złożył propozycję ówczesnej, bo to było tuż przed dojściem Hitlera do władzy, więc Reichswehrze takie pytanie. No, czy gdyby dalsze krzywdy niemieckiej mniejszości narodowej na terenach zawłaszczonych przez Polskę nasilały się w jakiś sposób dramatyczny, czy Niemcy zdobyłyby się na to, żeby wkroczyć i pomóc Niemcom, rodakom tępionym i gnębionym przez Polaków, z tym, że otwierano też możliwość, że mogą to być, powiedzmy, takie właśnie takie te związki wojskowe, które zrodziły nazizm, że to mogą przecież nie być oficjalna armia. To Freikorps. Tak, Freikorps. No i trzeba powiedzieć, że jednocześnie generał Żbikowski złożył obietnicę w tym artykule wydrukowanym w Berlinie. Złożył obietnicę, że armia radziecka gotowa jest pomóc również prześladowanym mniejszościom, czyli Ukraińcom i Białorusinom, i w razie ich krzywdy wkroczyć. Czyli to już był plan rozbioru Polski, już właśnie to więcej niż plan, tylko nawet był, powiedzmy, rodzaj takiej no, marszruty czy ordre de bataille już był przygotowany. Na wiele lat przed 1939 rokiem. Tak. Więc to jasne, że Abwera i wywiad wojskowy, czy GRU radziecki, nie działali na terenie Kielerczyzny wspólnie, ale zajmowali się tymi samymi zagadnieniami. I we Wronkach pan Aleksander Zawadzki, więzień stanu i wybitny szpieg, zwrócił uwagę właśnie na Władysława Spychaja Sobczyńskiego, który wydał mu się młodym, o pochodzeniu właściwym, czyli robotniczym, bo to był nawet to już był w drugim pokoleniu robotnik, mieszkając w biedzie w małym domku na przedmieściach Ostrowca. I właściwie to, co Władimir Gorki napisał o tych kształceniu więziennym, tam właściwie coś dokonało się więcej, bo pewne jak gdyby mianowanie tego Spychaja jakimś, no w przyszłości właściwie miał już rangę oficerską. Kiedy wyszedł, od razu przejął bardzo szybkie działanie, badanie tego, co jest w Hucie Ostrowiec, co jest w Starachowicach, czy do Skarżyska dosięgał, nie wiadomo, bo nie dotarłem do tego. I co było ważne, wypuszczony Zawadzki podróżował po Polsce i zbierał różne informacje od swoich ludzi. Na Kielerczyźnie zawsze zatrzymywał się w domku braci Sobczyńskich i stamtąd... Wtedy jeszcze Spychajów. Tak, przepraszam bardzo, Spychajów. Słusznie mi pan na to zwraca uwagę. Na panu Spychajów. Ale wywiad radziecki to była rzecz wielostopniowa. I w czasie jednego z pobytów Zawadzkiego w tym domku pod Ostrowcem, konspiracyjnego pobytu, jak później to przedstawiono w historii, podziemnej historii partii, bo to wyszło dla wybranych taka informacja, towarzysz Sobczyński postanowił wyczyścić, a może i wyprasować garnitur swojego przywódcy i przy okazji stało się tak, że wypadł portfel. No skoro wypadł portfel, to już on zajrzał do tego portfela i tam zobaczył, że tam jest duża suma pieniędzy. Więc jako kontrwywiadowca już był tak wysoko, że był nastawiony na kontrolowanie Zawadzkiego, powiedział: towarzyszu, wy żyjecie w takiej biedzie, dlaczego nie użyjecie tych pieniędzy, macie tyle pieniędzy. No, przyłapał go na
tym, że on miał te pieniądze, na co on oczywiście dał odpowiednie wyjaśnienie i tak dalej. To są pieniądze społeczne. Tak, i on musi to wydać. To są pieniądze partii są w ogóle. Gdzieżby on tam zużył na cokolwiek. Później widać było, kiedy był członkiem PZPR, jak wyrzekał się wszystkiego, będąc przewodniczącym Rady Państwa. To był typowy derwisz, który zagładzał się dla partii i jeździł na rowerze zamiast pancernym samochodem. Ale młode pokolenie może to wziąć bardzo znowu. Nie, więc trzeba przyznać, że wywiad GRU dobrze się troszczył i płacił im, bo oni przecież opłacali także tych agentów, którzy byli w Wojsku Polskim i tak dalej. Musieli mieć dużo pieniędzy. No, Sobczyński to zbadał. I później, w chwili, kiedy doszło do rozbioru Polski, Sobczyński od razu zaczął działać, tylko z tym, że zawiadamiał Gestapo w Radomiu o podejrzanych osobach, które mogłyby być oficerami Wojska Polskiego, a nie znajdują się w oflagach. Względnie, jeśli zbiegli z oflagów, czy zostali wypuszczeni, to są niegodni zaufania i zachowują się w sposób podejrzany. I współpraca zresztą wielu komunistów w okresie 1939-1941 rozkwitała, ale nie znaczy, że kiedykolwiek przerwana była. Mimo wojny sowiecko-niemieckiej w sprawie polskiej obie strony współpracowały. Tu nie będę rozwijał tego tematu, bo on dosłownie nie należy, ale Sobczyński należał do tych, którzy ukazali, że w praktyce komuniści mogą się posługiwać gestapo w celu oczyszczenia Polski przed ewentualnym późniejszym wcieleniem całej Polski, bo przecież to był wielki ból, że były rozbiory i Austria i Niemcy zajęły kawałek Polski. To wszystko należy się Rosji, bo to jest kraj słowiański i po prostu tylko jakieś odstępstwo dziwne Polaków spowodowało, że to jeszcze nie są Rosjanie polskiego pochodzenia. Więc ten Sobczyński był właśnie człowiekiem nie rzucającym się w oczy, dość przystojnym, dość silnym fizycznie i sprawnym bardzo fizycznie. Nie wiem, na ile to było szkolenie. Kiedy zaczęła się wojna, Sobczyński natychmiast został przerzucony przez front w momencie, kiedy Rosjanie... Znaczy wojna już tak, sowiecko-niemiecka. Sowiecko-niemiecka został przerzucony, przerzucił się, czy został przerzucony i odbył specjalny kurs wywiadu w nowej sytuacji, wywiadu GRU, wywiadu wojskowego i został zrzucony na zaplecze Niemców, ale głównie w jakim celu? Przecież nie walki z Niemcami, bo jeśli Niemcy działali na terenie generalnego gubernatorstwa i walczyli, to walczyli tylko z polskim podziemiem, więc przeszkadzanie im w takich rzeczy było bezsensem i gdyby próbował, to by został zaraz zastrzelony, więc on przede wszystkim czekał na rozwiedkę, na pierwszych zrzutków rosyjskich, którzy byli jednak bardziej kompetentni od niego i przede wszystkim ewidencjonował najpierw właśnie oficerów i zajmował się oficerami polskimi. Tak, polskimi oficerami, no może i podoficerami, bo na przykład wielu funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej nie poszło do niewoli, bo bali się Niemców, więc gdzieś byli rozproszeni. Później nadszedł nowy etap i należało przede wszystkim spenetrować całą Kielecczyznę pod kątem przyszłego wkroczenia armii sowieckiej, bo oni zakładali, nawet w momencie, kiedy Niemcy byli pod Moskwą, to znaczy Sobczyński troszeczkę później został rzucony, zakładali, że kiedyś w
ta fala pójdzie w przeciwnym kierunku. No i został rzucony bardzo ważny tak zwany zrzutek, czyli oficer radzieckiego wywiadu GRU, nazwany pułkownikiem pod pseudonimem Saszka, nazywał się Wojczenko i w jego aktach wojskowych, które częściowo zostały opublikowane w Polsce, wynika z tego, że był tylko lejcynantem, o ile dobrze to wypowiedziałem, ale może tylko kiedy ogłoszono jego dane. Natomiast dalej jest pułkownikiem, chociaż już nie żyje i zaraz powiem, jak zginął. Więc Wojczenko, Sobczyński i trzeci jeszcze pan bardzo ponury, bardzo zły, ale nie noszący imienia ponury, czyli pan miał takie nazwisko Byk, ponieważ pan lubi te pierwsze nazwiska, więc później się nazywał Borecki. Razem lub osobno, jeszcze był taki, jeszcze jeden pan komunista przedwojenny, wyszkolony wojskowo, miał pseudonim Garbaty, nie mylić z Garbatym, który działał już po wkroczeniu Rosjan. Więc po prostu ich zadaniem było penetrowanie całej Kielecczyzny między Pilicą, biorąc od jej początku aż do tam miejsca, gdzie wpływa do Wisły, wzdłuż Wisły aż do Nidy. I oni bohatersko w śniegi, w deszcze, w pałatkach z pepeszami, bo byli uzbrojeni, już nie działali jako cywile, szli od wsi do wsi. I tam mieli albo swoich informatorów przedwojennych, albo już pozyskanych drogami, które po troszeczku to wszystko się rozwijało, bo KPP-owcy się odnaleźli. Później, no już później to już nie mówię o czasach, kiedy w ogóle powstał GLIAL, który dotąd stał z bronią u nogi, prawda, razem z Niemcami, którzy byli ich przyjaciółmi.